Hej Siemaneczko, witam bardzo serdecznie, Bartek z tej strony, a oto jest już drugi materiał. Jest to drugie karmienie mojego Pytona Królewskiego Regiusa, którego posiadam już od jakiegoś czasu, także jest dosyć fajnie. Okej, okay, słuchajcie, posiadam już tego pytona tak naprawdę około gdzieś trzech tygodni, może troszeczkę mniej. Dokładnie nie będę liczył tego czasu, ale mniej więcej staram się mojemu pytonowi podawać taką oto myszkę mrożoną raz na 6 bądź też 7 dni. I nie mam z nim problemu, jeżeli chodzi o jedzenie. Naprawdę jest to bardzo fajna sprawa, naprawdę mi się to bardzo fajnie podoba. Pyton na chwilę obecną ma około Gdzieś powiedzmy tych 55-60 cm, wagowo tak naprawdę jeszcze nie wiem, ile on ma, no bo ciężko jest to, tak wiecie, zweryfikować. Jeżeli człowiek nie ma wagi, mam zamiar sobie dopiero kupić wagę i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Powiem Wam tak, na podstawie tych wszystkich obserwacji, które do tej pory. Poczyniłem, zauważyłem to, co tak naprawdę pisze na większości forów, czyli pyton ten jest aktywny albo w godzinach wieczornych, albo głównie w nocy, a generalnie w dzień leży sobie w swojej kryjeczce, nie wychodzi sobie z niej sobie tam po prostu leży. Nie jest to wąż raczej ciekawski i raczej jest to wąż bojaźliwy, ale naprawdę satysfakcja z możliwości podziwiania tego węża, nawet jeżeli chodzi o zmrok, o noc, jest naprawdę bardzo fajna. Tym bardziej, że od zawsze ja, jeżeli chodzi o mnie, ciekawiłem się wężami, bo kiedyś już miałem kilka węży. Moim pierwszym wążem wążem, wężem był wąż pączośnik, którego karmiłem generalnie dżownicami. Coś na podstawie powiedzmy takiego ala naszego polskiego padalca. Moim Moim następnym wężem był Boa Dusiciel, Boa Constrictor, który był dosyć fajny, ale niestety z pewnych przyczyn musiał pożegnać się ze światem, więc tak to aktualnie wyglądało. Dosyć smutna historia, a raczej błąd. Błąd polegał głównie na tym, słuchajcie, że ja karmiłem swojego pytona żywym pokarmem. Na początku były to żywe myszy, potem były to żywe szczury. No i niestety tak się zdarza to, że jeżeli wąż znajduje się w pomieszczeniu, które jest szklane, dajmy na to przykład terrarium albo akwarium, podaję teraz przykład. Akwarium to nie jest miejsce, w którym powinniśmy trzymać pytona, ale na jakieś czy 3, 3 dni przejściowy zbiornik możemy tego oczywiście użyć. Wąż nie zauważy szyby. Wąż po prostu uderzył mi w szybę i niestety no tak się stało, że przestał potem jeść. Wyrosła mu taka narośl jakby na pyszczku. No i przestał po prostu jeść. Także trochę taki smuteczek i naprawdę bardzo mi się to podoba. Coraz bardziej się rozkręcam, jeżeli chodzi o te węże. Coraz więcej o nim czytam, coraz więcej informacji staram się wynaleźć tak naprawdę w necie na temat tego węża. Jest strasznie dużo, powiem Wam, odmian kolorystycznych. Naprawdę niejednokrotnie czytając te odmiany kolorystyczne boli głowa. Trafiłem na gościa jednego takiego którego tam od jakiegoś czasu oglądam, jeżeli chodzi o pytony w Polsce. Naprawdę, jak gość tłumaczy o genetyce tych całych pytonów, normalnie gęba się otwiera i człowiek tak siedzi. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale tak naprawdę y, taki jest, niestety, ale wątek. E, więc, no, możecie tutaj aktualnie zobaczyć. E, następne karmienie odbędzie się za jakiś czas. Mam nadzieję, że wraz z tym karmieniem, tak naprawdę, e, zrobimy jeszcze coś fajnego, zrobimy jeszcze coś ekscytującego. No i będziemy widzieli wszystko. Po kolei, co jak się trzyma. Także ja Was zostawiam teraz z tym materiałem. Koniecznie zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zostaw łapkę w górę, udostępnij. No i pamiętaj, byłoby mi bardzo miło, jeżeli napiszesz w komentarzu, co sądzisz w ogóle o tych materiałach, czy Ci się to podoba, czy nie. No i w razie czego, jak masz jakieś pytania, zadaj je śmiało. Pozdrawiam, cześć.